Witam wszystkich, nakręciłem ten gameplay, by pokazać wam grę pod tytułem Fortress Inc. 2. Oczywiście jak każda gra prezentuje się pięknie, ale wyłączyłem muzę w rapsie z dwóch powodów. Powód pierwszy to taki, że szkoda dodatkowej pamięci na dysku, a drugi, że muza to nie tylko do bani, ale dźwięki to normalnie gorsze niż w Mortal Kombat na Pegasusie. Dobra, gra się ładuje, o już, dobra, jak w każdej do bani grze wybieramy jedno z trzech kont. Dobra, mam jedno nazwane kon, dlaczego kona niepełnym imieniem? Bo więcej niż 3 litery nie da się tam wpisać. No dobra, wybieram konto, ładowanie jak zwykle co kliknięcie, chociaż w takiej grze nawet nie wiem co ma się ładować, chyba te 10 pojazdów. No dobra, menu nawet spoko, ale gówno tu mamy, wybiorę se tu jakiś wyścig, ale czemu nie mogę jechać jakim chcę autem, bo tego to nawet we Flashu chyba nie robili. Myślę, że Mario Bros. Jest fajniejsze i trudniejsze, bo tą grę to ja w godzinę przeszedłem oprócz ostatniego wyścigu, bo tak się do dupy prowadzi, że szkoda gadać. Hym, trochę skomplikowane to, no bo nawet nie wiem co robię w tym wyścigu, postrzelam i kliknę co trafię, gwiazdy twojej ojcz, gwiazdy ekranu, czemu gwiazdy ekranu skoro ja tutaj zapylam po jakiejś czerwonej linii, dobra, wybiorę jakiś wyścig czym prędzej, bo przez tą muzę zaraz eksploduje. Mamy piękne czarne auto i czerwoną linię, ale na pierwszy rzut oka widać, że Harry Potter ma prostsze ryj niż ta grafa, uaut nawet felk nie widać, ale możemy spróbować pojechać, a najlepsze jest to, że zaczynamy jechać obok linii. Ohej, zaczynam, ciężko jest, ale jedziemy wraz z muzyczką. Kto tworzył te trasy? Mamy jechać w 2 minuty i 12 sekund, więc musimy się śpieszyć. Aby wyjechać w ten czas, to wyjechać musimy z linii. Kary się nam zaliczają, więc trzeba szybko wjechać na linię. Staramy się utrzymać równowagę klawiszy. Mimo, że to nie Tony Hawk, ale możemy się pobawić w grindowanie resorem po ulicy. Jedziemy dalej. Może muzę też włączymy, bo szkoda słów na tą grę. Dojechaliśmy. Mamy 25 sekund kary, a zwyciężyliśmy. Czy to cud? Nie wystarczy jechać po swojemu, a kary pewnie i tak nie dojadą powyżej 30 sekund. Jest nowy rekord, ale jestem zajebisty. Mimo, że prowadzę jak pijany. Jedynym plusem jest w tej grze autozapis i odpalanie bez płyty. Przynajmniej nie tracimy dodatkowych sekund swojego życia. Gra warta jest nie 10 zł ani 20, bo chyba warta jest tylko dostania jej za darmo. Dobra, wychodzę, bo tylko pamięć leci.